MMA. I to chyba było widać, lekkie zdenerwowanie w jego oczach. Natomiast zdecydowanie bardziej zdecydowany Artur Waluś Walczak, który w zeszłym roku stoczył dwa pojedynki. Jeden rozstrzygnął na swoją korzyść, drugi przegrany. Wydaje się, że to on jest dzisiaj faworytem tego pojedynku, natomiast wydaje mi się, że może być potrzebna butla tlenowa. Tak, tutaj też bym obstawiał, że wygra ten, kto zachowa więcej tlenu w płucach, bo nie ukrywajmy, że doświadczenia nie mają obydwaj dużego, mimo że Waluś ma tam dwie walki. Wspomniałeś? No ale wiesz, ale jednak no, waga ciężka rządzi się swoimi prawami i bazowanie tylko na sile czasami gubi, już jednego zgubiło, prawda? No i ruszamy, pierwsza runda. Ostrożnie obydwaj. Ależ tutaj już próba prawego sierpowego Walusia nieudana. Dużo, dużo zdenerwowania. Oj, trafił tutaj prawem. Jak widać, jednak Waluś, no, jeżeli w tym momencie miałbym obstawiać tą walkę, no to widać już przewagę Walusia takim opanowaniem w ringu, w klatce, tak? No i jeszcze tutaj ładny low kick na nogę wykroczną. Tak. No przeciwnik Walusia gubi się, tak? Nie wie za bardzo. Tak, ten brak jak, obycia tak. Od razu rzuca się w oczy. Jak się zabrać do tego? Walcz zachowawczo. Na Waluś. Chociaż tutaj teraz próba zniesienia, tak, w jedną nogę, znów głowa podebrana, ale znów nic z tego nie wyszło. Rzucony tutaj na deski, Czapi odwraca się, oddaje plecy, no wielki błąd. Teraz Waluś też nie powinien, zobacz, że jego szarże i bicia nic za bardzo nie przyniosły, tak? Także też nie powinien się za bardzo szarpać. Traci. Troszeczkę oddechu, tak, już widzimy ręce w dole, już obydwa opuszczone ręce, już ciężko oddychają, szybko, tak? Dopiero półtorej minuty jest pełna za nami, tak. A już tutaj... A wiesz, obydwaj mają ciężkie ręce, tak? Czyli gdzieś tam przypadkowy cios może spowodować, że walka się skończy, dlatego... No trzeba też sobie powiedzieć, że jednak tu... Tłuszcz jest zdecydowanie łatwiej dotlenić niż dużą masę mięśniową. Stąd też po niespełna dwóch minutach już panowie naprawdę wyglądają, jakby ledwo poruszali się w oktagonie, już coraz mniej ciosów. No ale zdecydowanie cały czas, aktywniejszy cały czas Waluś. Tak, cały czas Waluś. Jest. Czapi tutaj już nie ma energii, aby trzymać gardę. To powinno się zaraz zakończyć. Obaj panowie są przyjaciółmi poza oktagonem. Myślę, że to też ma wpływ na to, że... Ale nie oszczędzają się. No tutaj nie już. Nie oszczędzają się, oj, tak? Chyba ma już dość, Czapi. Waluś też może... nie do końca wie, jak zabrać się do tego może ataku. Może też właśnie te sytuacje, gdy się odwraca przed nim plecami, powoduje, że Waluś nie podbiera. Właśnie to jest może ta przyjaźń, ta znajomość, tak? Że coś tam jednak nie chamy. No wygrał Waluś, tak jak przewidywaliśmy. No niespodzianki nie było. Ten, no nie było. Jakby to dziwnie nie brzmiało, no to jednak na Fame MMA stoczenie dwóch walk, no to jest już dużo. Ale wydaje się, że jednak z poważniejszym przeciwnikiem będzie miał Waluś ogromne problemy. No to jest, wiesz, to jest tak jak z samochodem. Co ci z pięknego samochodu, jak nie masz paliwa, prawda? Dokładnie. Masa i siła, jeżeli nie jest dotleniona, no to niestety. Przypadkowy cios wejdzie, to walkę zakończę, jeżeli nie wejdzie. Tu się zaczynają problemy wtedy. No dla Czapiego to zderzenie z oktagonem okazało się niestety zderzeniem z lokomotywą. Bardzo dobrze sędzia się zachował, ponieważ przerwał tą walkę w dobrym momencie. I też, tak jak mówię, na pewno ta znajomość zawodników spowodowała to, że Waluś nie podbiegł, nie wykończył, bo jak obserwujemy walki zawodowców, no to widzimy, że każdy moment odwrócenia się, przyklęknięcia, to powoduje tą szarżę, tak? I to już jest takie totalne wyniszczenie, a tutaj jednak Waluś się zatrzymał, tak? Dał się odwrócić przeciwnikowi, tutaj tak samo jak przyklęknął na nogę, to też zanim ruszył, to sędzia już spokojnie poczuł, to wszystko przerwał. No i dobrze, bo może wiesz, niepotrzebne są jakieś kontuzje. I teraz patrz, przyklęknął, a Waluś stoi, tak? Gdzieś tam podszedł, ale tak podchodził powoli. Nic się nikomu nie stało, to najważniejsze. No zobaczymy, czy tu jeszcze obaj będą mieli siłę, aby udzielić jakiegoś wywiadu. No na pewno kosztowało to ich
Ale też zwycięstwo chyba dodaje tej adrenaliny na troszkę, pewno, że... Na pewno. Coś nam tutaj Waluś ciekawego powie. Może wyzwie do pojedynku Marcina Różalskiego? Nie. Nie wchodź w ogóle na te tematy. Dwa wielkie chłopy, dwie mocarne pięści. To się musiało tak skończyć, moi drodzy. Wielkie brawa dla obu zawodników i już za chwilę ogłaszamy werdykt! Pojawia w tej walce przez te ciszy knockout zwycięża Artek Waluś-Walczak! Wielkie brawa!